Stowarzyszenie Podkarpacki Rzecznik Praw Pacjenta krytykuje proponowane przez Zarząd Województwa połączenie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc i Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Dziś do przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego trafił protest w tej sprawie. Podpisało go ponad 3000 pacjentów. Zarząd twierdzi, że połączenie szpitali zmniejszy koszty obsługi kredytów. Dokładnie 3265 osób podpisało się pod protestem przeciwko połączeniu Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc i Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Jak mówił dziś przedstawiciel Stowarzyszenia Rzecznik Praw Pacjenta, obawiają się, że plany zarządu województwa uderzą w pacjentów oraz pracowników, których czekają zwolnienia. Protestujący wystosowali w tej sprawie list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Według naszych informacji istnieje podejrzenie, iż w czasie rządów koalicji PO-PSL podejmowano działania na rzecz ekonomicznego wyeliminowania tej publicznej placówki, na przykład zaniżanie kontraktów, tak by obszar jego działania lekarzy finansowany ze środków publicznych przejąć mogła jedna z prywatnych placówek. Postępowanie w tej sprawie prowadziła prokuratura rejonowa dla miasta Rzeszowa, ale zostało umorzone, wyliczał dziś przedstawiciel stowarzyszenia, dodając, że obecny zarząd województwa nie odwołał się od tej decyzji. Zarząd województwa komentuje, że planowane zmiany nie uderzą w pacjentów i w pracowników. W sprawie połączenia szpitali Sejmik Podkarpacki na razie przyjął uchwałę intencyjną. Ma być to szansa na zaciągnięcie tzw. kredytu restrukturyzacyjnego, co znacznie obniży koszty już zaciągniętych zobowiązań na obsługę zadłużenia obu szpitali. To także szansa, by nowa placówka uzyskała status szpitala klinicznego. Absolutnie chcę to zdementować. Również i to, że będą likwidowane oddziały w tym szpitalu. Leczenie pacjentów w tym szpitalu nie będzie absolutnie zakłócone. Nastąpi połączenie dwóch szpitali i Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w strukturze szpitala klinicznego nr 1 będzie miało swoją odrębną strukturę. Zarząd województwa chce, by do połączenia szpitali doszło na początku przyszłego roku.